Witaj serdecznie, fajnie, że jesteś. Dzień dobry pani. No, ja się kręcę. Uwiecznimy cię, jak będziesz miał przepudrowany nosek. Ja dziękuję. W ogóle stresujesz się. Ale czym? No programem. Nie, warto i gotowy. Bardziej się stresuję, że mnie pani trzeba będzie malować. Tak? Dlaczego? Żona się wyśmiała. Nie tylko żona. Kibice też. Zaraz na opusapu. Pierwszy raz? Tak. Zawsze musi być pierwszy raz. Pierwszy raz dla ciebie? Ja już myślałem, że jesteś doświadczony w takich sprawach. Ale spokojnie, nie będą ci golić tutaj głowy. A, to bym przeżył, wiesz? Czemu nie? Goła jak mam ogólnie, to nie ma problemu. Bardziej jak mi pani będzie pudra jakiś kłasz, coś to będzie. Bądź cierpliwy, nie rusza się za bardzo, a będzie dobrze. To jest bardzo krótka. Postaram się. To jest tak jak karnie. Dobrze, krótko. Ma być trafione. Dokładnie tak. Aż dziwnie tak jakoś. Pokaż się. Pięknie. Dziękuję pani. Dziękujemy ślicznie. To jakieś ostatnie słowa? Mam nadzieję, że tak już nie będzie, że aż nie będzie sesji. Co, uwaga? 10. Marek, czujny jesteś? Powiesz, czy antena. To leci. Antena. W każdy wtorek na antenie TVP3 Katowice zapraszamy na sporą dawkę piłkarskich emocji. Przygotowania naszych zespołów do wiosennych rozgrywek idą pełną parą. A co słychać przy Bukowej i przy Cichej? Zapytamy samych kapitanów drużyn. Danuta Drabik-Martowicz, witam państwa i zapraszam na magazyn Piłkarska Trójka. Stresowałem się, wiesz? Stresowałem się, a mówiłeś, nie, nic nie będzie się działo, nic! Żeby jakieś gafy nie walę, bo to na żywo, człowieku, walne gafy. No minę miałeś po prostu nie tego, nie? Nakręć się, wychodzisz jeszcze. No, jeszcze co, wyjście zrobić. Że przeżył. Dziękuję ślicznie.